Dzień dobry, z tej strony Wilku, a to jest Cyrany, kolejny z kolejnych duchowych następców takich przebojów minionych dekad jak Baldur's Gate, Torment, Icewind Dale, czy chociażby niedawno wydane Pillars of Eternity. Słuchajcie, znajdujemy się w tej chwili w obozie archontów, jesteśmy uwięzieni w pewnej dolinie, z której dostaliśmy rozkaz od Krosa, aby się i przebić. W innym wypadku zostaniemy zniszczeni specjalnym edyktem ognia. Towarzyszy nam przemiła dziewczyna z ryżymi włosami o imieniu Zwrotka. Prawdopodobnie znajdziemy jeszcze jakieś barbarzyńco o imieniu Refren. No kto wie, jak to będzie, słuchajcie. No i zostało w zasadzie na tej mapie w tej chwili tak naprawdę i zadanie wejścia, słuchajcie, do namiotu. Ja musiałem zagrać jeszcze raz grę, wybaczcie, pozmieniałem trochę rzeczy. Jakby nagrywałem, bo ponieważ nie wiem jakim cudem nie miałem zapisów. Dostałem też informację, że są jakieś lagi. No słuchajcie, nie wiem czemu. Być może gra jest oparta o podobny silnik, z którego był zrobiony Westland 2. To jest wysoce uprawdopodobnione, ale mam nadzieję, że teraz jak zmniejszyłem troszeczkę i ustawienia, nie powinno być takich problemów. Piszcie mi też, czy jest za głośna muzyka, czy ja za głośno mówię, będę bardzo zobowiązany. Dobra, nie będę gadał tyle, właśnie do tego namiotów, czyli zameldujmy się u Archonta, czyli głównodowodzącego armiami. Tak przy okazji postaram się trochę dozować odcinki, ponieważ ta gra jest szalenie przegadana, w związku z tym głos mi chrypnie. Wczoraj ganiłeś mnie za chęć przeczekania, a dziś sam proponujesz jeszcze dłuższą zwłokę, czyli tutaj widać, że szkarłatny chór kłóci się ze wzgardzonymi. Posłuchajmy tej rozmowy, może głosy w twojej głowie powinny dojść dobrze. Dobre rady są elastyczne, dopasowują się do potrzeb chwili. Poza tym, skoro zgadzamy się z twoimi wczorajszymi słowami... Oj, nie nadążam czytać, słuchajcie. Musicie czytać sami. No, widać, że te dwie frakcje dosyć mocno się nie lubią, tak? Jedna reprezentuje taki trochę chaos, luźny styl, druga dyscyplinę i fanatyzm. Wzgardzeni są bardziej fanatyczni, na początku się troszeczkę opowiadałem za nimi, ale cóż. Cierpliwości stary druhu, tak, stary wrogu chyba. Dobra, dogadaliście się, chłopaki? Dobra, machają rękami, sprawdźmy tutaj tabem, czy coś jest. Chyba jest, mam nadzieję, że... Zapiszę grę przed tym, ponieważ mogą mnie zaatakować. Ja nie wiem, czy kradzież w tej grze jest dozwolona. Potwierdź. O, chyba nawet nie zdążyłem. That's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Musimy się troszeczkę poprzyzwyczajać, słuchajcie, i troszeczkę poprzyzwyczajać do nazw, które tutaj są. Nowe definicje, legenda tych nazw powoduje to, że mogę przynajmniej ja jeszcze nie wiem jak być wprowadzony w błąd. Terasowcy to prawdopodobnie są wrogowie, oni mają takie nietypowe imiona jak właśnie Zwrotka czy Grobowe Asze. No dobra, i co on tutaj mówi? To już czwarty meldunek o lawinach. Terasowcy ledwie potrafią zliczyć do 9, nie mają ani możliwości, ani powodu, by zablokować przełęcz. Niemniej druga i czwarta koharta zostały odcięte od doliny. Czyli jesteśmy odcięci, faktycznie. Or it's the work of your perfidious earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery, but... I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. I widać głos na radę, to taki trochę śliski gość jest tak naprawdę. Mówimy tutaj o tym koleżce na czerwono, przynajmniej po głosie. Głos Archont tajemnic przekłada berło z ręki do ręki, kreśląc nim hipnotyzujące kręgi. Z pomiędzy obdartych czerwonych szat Archonta wydobywa się szmaragdowy blask. Najbardziej zauważalny jest tam, gdzie powinna być jego szyja. Maska Archonta wydaje się unosić, obracać w powietrzu, odchylając i wyginając w naturalny sposób. W ogóle, słuchajcie, wedle mojego przekonania każdy mak jest trochę śliski. Słyszysz w głowie głosy.
Witaj, stanowicielu, daj nam chwileczkę. Okej, fantastycznie. Słuchajcie, warto sobie zahaczać w takim razie i... bo mówią do nas telepatycznie. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Dobra, zachowajmy milczenie w takim razie, żeby być kulturalnym. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard? Your fearsome reputation has gone flaccid, for it seems you cannot control your soldiers, or perhaps you simply choose not to. Okej, okay, czyli niezła awantura jest. Lećmy dalej. Żelazny marszałek Ereinos. On już nie mówi, tutaj nie ma tego dialogu. Moi panowie, przybył stanowiciel losu. Do dowódczyni wojsk zgardzonych podnosi głos, próbując przekrzyczeć archontów. Może przerwiemy tę dyskusję i wysłuchamy naszego gościa. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the valley would need only a token garrison? For some strange reason, we can't seem to recall which balding half-wit grossly underestimated the enemy. Thoughts? Skoro już mówimy o strategicznych porażkach, to nalegał, aby pozostawić w dolinie jedynie symboliczny garnizon. Z jakiegoś powodu nie możemy sobie przypomnieć, który to usiejący półgłówek dramatycznie nie docenił sił wroga. Jakieś sugestie? Zdaje się, że mówi, słuchajcie, o grobowym Asze, mówiąc o tym półgłówku. No i teraz tak, kręci archon tajemnic, kręci berłem. I tu jest napisane, słyszysz w głowie głosy, słuchajcie, słyszę głosy. Słyszysz nas, stanowicielu, kaszlnij, jeśli nas słuchasz. No dobra, kaszlnijmy głośno. And I thought you had left agents within these tearsmen when they surrendered. Either you failed to see this coming, or you knew and let it happen. Incompetent or in cahoots, either way, this mess has your filthy stink all over it. We look forward to seeing you explain to Tunon why the Archon of War could not close the vice on this trivial little insurgency. When we are crowned the ruler of the Tears, we shall have this place renamed to Ash's Folly in your honor. Dosyć aktywnie go obraża, słuchajcie, okej. Dobrze, teraz słuchaj, uważnie, bo coś pominiesz. Dobra, słuchajcie. Zachowajmy milczenie w takim razie. If I could trust the information I get from you and your conscripted mouth breathers, perhaps I'd order my cohorts around a bit more aggressively. But last time I trusted your all clear report, my troops failed to come home. Okej. Okay. Och, staruszku. Oh, Ash, old boy. If you're going to have a little sob every time one of your nieces or nephews dies to the Tearsmen, perhaps we should have Siren sing you some calming lullabies to help you cope with your grief. Och, staruszku Asze, jeśli masz płakać za każdym razem, gdy ktoś w twojej rodzinie zginie z rąk tubylców, to może Sirina powinna ci śpiewać jakieś kołysanki, żeby cię uspokoić. Młoda i niedoświadczona Sirina jest archontem pieśni, najmłodszym z archontów wysłanych na podbój teraz. Ślubowała wierność głosom Nerata, który wykorzystuje jej moce omamiania i manipulacji do powiększania szeregu czarnego chóru nowych ochotników. Okej. Okay. Uważaj, żebyś się nie nauczył zbyt wiele, stanowicielu. Nadmiar wiedzy nawet z ciekawości może wzbudzić niechciane zainteresowanie. Okej. Okay. Zamilcz, nie pozwolę ci oczerniać naszych poległych towarzyszy. Marszałek sięga dłonią ku rękojeść miecza, ale nie wyciąga go z pochwy. Wszyscy mi podziękują, jeśli rozwalę ci ten durny łeb. Kłócą się jak piąte oko, czyli to jest ten gościu. Kłócą się jak dzieci, prawda? Tenor piątego oka wybija się ponad zgiełk w namiocie, przez co wszyscy zebrani patrzą na niego. Chciałbym jedynie powitać naszego gościa, stanowiciela losu. Opancerzony adiutant kłania się z brakiem elegancki wywołanym pośpiechem, a potem salutuje w samą porę. Żelazna marszałek Ereinos, zarządco wilku, od dawna wspomagasz nas swoim żelazem. Teraz zaś jeszcze swoją obecnością. Proszę o wybaczenie w imieniu moich panów. Ciężko im ostatnio utrzymać nerwy na wodze. Wzgardzenie zyskaj większą przychylność, grobe wasze zyskaj większą przychylność. No właśnie.
No i tak, nie mam żadnej możliwości bycia dyplomatą, żeby z tego jakoś wybrnąć. Zwrotka, patrz. Będę patrzył w milczeniu, a co? Ah, the Firestarter has arrived! Welcome, welcome! Our agents tell us such lovely stories of what you did at the Vellum Citadel. Have you come bearing another fragment of Kairos's wrath in tow? Dokładnie, słuchajcie, jak dobrze pamiętacie, wcześniej podjęliśmy taką decyzję dotyczącą podboju, w czasie podboju, że spalimy jedną z, że spalimy Cytadelę Pergaminu. A my rzuciliśmy poprzez hegemona Edyk Ognia, który obrócił tą twierdzę w zgliszcza. A tutaj możemy sobie dokładne szczegóły przeczytać. A my ocaliliśmy też przy okazji magów, pozwalając im się wymknąć przez spaleniem twierdzy. To jest w ramach tej decyzji, którą podjęliśmy. To należy naprawdę śledzić bardzo uważnie. Oficjalnie piastujący stanowisko Archonta Tajemnic Głosy, Nerata, jest po części geniuszem, po części szaleńcem. Nie brakuje plotek, że potrafi wykradać innym umysłu, choć mało kto, jeśli w ogóle ktoś, przeżywa, żeby to potwierdzić. Przesłuchiwane przez niego osoby znikają bez śladu, a Archont jest w stanie przywołać wspomnienie swoich ofiar ze zdumiewającą dokładnością. Przejawia brak konsekwencji w dowodzeniu Szkarłatnym Chórem. Czasem stoi na czele swoich oddziałów, czasem dowodzi nimi zaocznie. Choć stosuje dziwne metody, nikt nie wątpi, że to znakomity strateg, sugerując się nawet tym, że jego szaleństwo wynika z obmyślania setek, a może i tysiąca kroków naprzód. Dobra. My soldiers tell me you helped Commander Drotus on your way through Edring. You honor the court with your selfless cooperation, for that is the sort of camaraderie that Kairos demands of us all. No właśnie, tutaj cały czas, słuchajcie, albo zyskuje przychylność, albo nie. Moi żołnierze donieśli, że pomogłeś komendantowi Dorastusowi w drodze z obrzeża. Twoja bezinteresowna pomoc przynosi chlubę twojemu stanowisku, gdyż to jest właśnie współdziałanie, jakiego Kyros oczekuje od nas wszystkich. Mówiąc to, Archont Wojny patrzy znacząco na głosy Nerata i marszczy brwi w przysłowie współdziałanie. Grobowy Asze, zyskaj średnią przychylność. No właśnie, co bym nie zrobił, słuchajcie, to jest jakby u jednego albo drugiego ten i tracę. Dobra. Zyskaj pomniejszą wrogość. Skończyliście już dokładnie. Skończyliście już przekomarzania, mam edykt do obwieszczenia. Może w ten sposób. My dear Binder, we won't be done bickering until the last of Ash's hair falls out. We'll pause for you to read your little missive. Go on, go on, don't keep us all in suspense. It seemed only yesterday you were proving your worth in battle, assisting my warriors in the siege of the bastard city. Now Kairos has chosen you for a second time to proclaim an edict. Tell us, good Fate Binder. What sort of punishment does the Overlord have in store for the Oathbreakers? Wydaje się, jakbyś ledwie wczoraj dowiódł swojej wartości, pomagając moim wojskom w oblężeniu niechcianego miasta. A teraz Kyros po raz drugi wybrał się do obwieszczenia edyktu. Powiedz nam, drogi stanowicielu, jaką toż karę dla wiarołomców ma w zanadrzu hegemon. No właśnie. W pierwszym roku podboju zajęliśmy to miasto, nie wiem, czy pamiętacie. Okej. Okej, wyjdźmy z tego dyplomatycznie, nie zyskujmy na razie jakiejś szczególnej przychylności. Dajmy punkt 1. Lojalni słudzy hegemona muszą zdobyć cele wyniesienia przed dniem w mieczy.
Krosa, albo wszyscy w dolinie zginą. Sala wyniesienia jest tradycyjna sala tronowa królowych Wierzchołka. Tron stoi wprost pod wieżą górską na środku cytadeli w dolinie Studnia Wendriana. Czyli to jest to główne miasto na mapie, które widzieliśmy, jak szliśmy sobie i z lokacji do lokacji. A Dzień Mieczy to jest szósty dzień każdego miesiąca. Okej, dobra. Ziemia drży z każdym wypowiedzianym przez ciebie słowem. Powietrze gęstnieje, rozgrzewa się, gdy wygłaszasz zwięzłe przykazanie, którego z każdą sylabę własnoręcznie napisał Kyros. Po obwieszczeniu edyktu czujesz przyspieszone bicie serca i jak mięśnie w twoich nogach, zmęczone długą podróżą przez góry, stają się wypoczęte, zaś twoje kończyny rozpiera energia. Okej. No, nawet mamy efekty specjalne, nie jest źle. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. Czyli musimy pokonać wiarołomców lub zginąć. Nie mamy marginesu błędu. Dokładnie, czyli słuchajcie, zwycięstwo albo śmierć. Jak mawiali i amerykańscy żołnierze w czasie lądowania w Normandii. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Over the walls instead of through. So you found your backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft, timid. That was a record for you, right? The baker's dozen lost in one sortie. If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter. O Boże drogi, znowu się kłócą, słuchajcie. Słyszysz w głowie głosy. Patrz jak się wije, tyle łez z powodu łatwych do zasępienia bezużytecznych żołnierzy. Tęsknię za starym archontem wojny krwawe echo, nigdy nie by się nie rozboczał przez paru martwych rezunów. Znych ci swoich najlepszych uczniów robił sobie ozdoby, zrobił nawet napiecznik z żeber nieżyjącego brata. Bo właśnie tak prawdziwy mężczyzna radzi sobie z żałobą. Dobrze, słuchajcie, ja też muszę z mojego brata żeber zrobić sobie jakąś zbroję. No okej, to całkiem zabawne. Zachowajmy milczenie. No kurde, Fele, nie bardzo chcę się na razie opowiadać, bo za mało jeszcze wiem o całej sytuacji, kto jest bardziej i w moim stylu. Zachowajmy milczenie. You make it sound like you've been putting even the slightest effort into getting a foothold across the Mitanni, when all you've done is set your gangs to uncoordinated raids. You're the Archon of Secrets. Why is it you still don't know the enemy's full strength and capabilities? Maybe you know and choose not to share. Czyli oskarża go o potencjalną zdradę. Look, if you're afraid to send more troops against the Oathbreakers, just admit that you're a coward and allow us to take charge of the situation. The Scarlet Chorus will be happy to prove it can do what the disfavored cannot. Jeśli boisz się wysłać kolejnych żołnierzy przeciwko wiarołomcom, przyznaj wprost, że jesteś tchórzem i pozwól nam przyjąć dowodzenie. Szkarłatny chór z radością dowiedzie, że potrafi dokonać tego, czego wzgardzeni nie zdołali. Nauczcie się współpracować, albo wszyscy zginiemy. Zdurnieliście, to wasz brak zdecydowania, ciągłe kłótnie doprowadził do wydania tego edyktu. Przebiegłość. Nazywają cię Archontem Tajemnic, ale najwyraźniej nie wiesz nic nieprzydatnego. To będzie wrogość. Za mocno byśmy polecieli. Zachowajmy milczenie dalej. The disfavored have shouldered the brunt of this war, and I will not have you mock our sacrifices. Męczy mnie twoje ciągłe marudzenie. Wzgardzeni niosą główny ciężar tej wojny, więc nie pozwolą ci drwić z naszego poświęcenia. Mój panie, Barik i jego grupa, czyli to jakiś dowódca kamiennych tarcz od grobowego Asza, czyli zgardzonych, znają na pamięć plan ataku na przeprawę. Harcownicy zapewne właśnie informują go o najnowszych ruchach przeciwnika wzdłuż rzeki. Natychmiast wyślę go do ataku. Żelazna marszałek salutuje, uderzając rękawicą o napierśnik. Ja zaś upewnię się, że chór jest gotowy do wymarszu. Skoro zgardzeni zdołają zająć przeprawę, to chór ma dość ludzi, by zabezpieczyć obrzeża doliny. Our soldiers clamor for battle, and at last we shall have it. Verse.
We command you to continue guarding the Fatebinder. Tunon's chosen is our honored guest, and must be shown our finest hospitality. Nareszcie zaczniemy bitwę, do której rwą się nasi żołnierze. Zwrotka, będziesz nadal strzegła stanowiciela. Wybraniec Tunona jest naszym honorowym gościem i należy mu się jak najlepsze traktowanie. I won't let you down, boss. He'll get through the campaign and win peace. As long as he doesn't do anything too stupid. No okej, nie zawiodę was, szefie, przeżyje kampanię cały i zdrowy, chyba że zrobi coś skrajnie głupiego. Fajna ta zwrotka, słuchajcie. Oh, before we go, you are owed payment, Firestarter. Our spies at the Vellum Citadel were nearly cut down by the disfavored. They have you to thank for their lives. Here is a taste of our gratitude. A, dokładnie, czyli nasza decyzja się, słuchajcie, mści na nas. Grobowy Asza jest trochę na nas wściekły ze względu na to, że nie straciliśmy tych szpiegów wtedy. Zanim pójdziemy, musimy się odwdzięczyć podpalaczu. Nasi szpiedzy w Cytadeli Pergaminu niemal zginęli z rąk zgardzonych. Tobie tylko zawdzięczają, że uszli z życiem. Oto dowód naszej wdzięczności. Czyli widać, że są następstwa naszych decyzji. To jest coś, czego wymagam od każdej gry RPG, żeby nasze decyzje wpływały na kształt i naszych relacji oraz na świat, który nas otacza. Kontynuujmy. Archon Tajemnic zbiera się do wyjścia i rzuca w twoją stronę kilka żelaznych pierścieni. Klepie piąte oko w ramię i wraz z podwładnym opuszcza namiot po raz ostatni, kręcąc berłem. Jak chcesz, stanowicielu, im bardziej nas ignorujesz. Złap pierścienie. Archon Tajemnic chichocze lekko, kiedy wychodzi. Kasa zawsze się przydaje, słuchajcie. Przychylność 1,38 do poziomu drugiego, wrodość 0 do poziomu pierwszego. O kurde. Musimy tym bardziej lawirować. Tutaj na dole, jak widzicie, na berłach jakby i jest wskazane procentowo, jaki stosunek do nas ma dana frakcja. Ok, zakończmy rozmowę. Głosy Nerata wyszły, został tylko grobowy Asza. The fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos's judgment, but I will never understand why the voices of Narat is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Nareszcie ten błazen i jego marionatka sobie poszli. Może teraz zdołam usłyszeć własne myśli. Nieczęsto kwestionuję decyzję Kairosa, ale nigdy nie zrozumiem, dlaczego dał głosom Narata tyle władzy. Strach pomyśleć, jaki los spotka nas wszystkich, jeśli Tunon postanowi go wesprzeć. Okej. Okay. Though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us, I cannot shake the feeling that our allies will work against us. Chociaż edykt zagraża także szkarłatnemu chórowi, to jakoś nie mogę pozbyć się wrażenia, że nasi sprzymierzeńcy będą działać przeciwko nam. Oczywiście, że tak, wewnętrzna walka o władzę, mój drogi. You've shown your worth in war, and your name has been known to the Legion since the very beginning of this long conquest. So I'd ask that you join us this one last time. To help us wrap up this last objective. Pokazałeś już swoją wolność, wartość w walce, a cały region zna twoje imię od początku podboju. Proszę cię, byś po raz ostatni dołączył do nas i wspomógł nas w osiągnięciu ostatecznego celu. If you wish to be counted amongst the glorious, speak with the Iron Marshal. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the Citadel. Interesujące. Jeśli chcesz się okryć chwałą, to porozmawiaj z Żelazną Marszałek. Ona będzie kierować bitwą do chwili, aż będziemy gotowi do ostatecznego uderzenia na Cytadelę. Żelazna Marszałek Erenios, przepraszam. Brakuje mi zwiadowców, brakuje mi żołnierzy, brakuje mi wszystkiego. Moi podopieczni zapewne z wdzięcznością przyjmą pomoc kogoś tak doświadczonego jak ty. Będę zaszczycony, mogąc pomóc. No, okej. Okay. Żelazny Marszałek salutuje grobowemu Aszowi i odwraca się ku wyjściu. Będę na placu szkoleniowym, przygotuję żołnierzy, odszukaj mnie, kiedy będziesz gotów. Żelazna Marszałek Rionos przerywa i odsiąkuje. Chociaż przyznaję to z niechęcią, chór zapewnie potrzebuje twojej pomocy. Nie zabezpieczą obrzeży doliny samodzielnie. Piąte oko siedzi gdzieś na wschodzie, w tym gnieździe czurów, które robi za ich obóz. Odszukaj go, skoro musisz. Okej. Okay. No to jesteśmy po naradzie. Wykonaliśmy jakieś główne zadanie. Misja ukończona, ogłoś przed archontami edykt hegemona.
Aha, i tutaj jeszcze jest taka ciekawostka. Dzień Mieczy, czyli będzie się cały czas i toczył czas, od przekazania armią treści edyktu hegemona obok bieżącej daty na pasku nawigacji wyświetlany jest czas pozostały do Dnia Mieczy. Warunki zawarte w edykcie hegemona muszą zostać spełnione przed tą datą, inaczej wszyscy w studni Wendriena zginą. Słuchajcie, czyli tak naprawdę gra jest na czas. W innym wypadku, jeżeli nie osiągniemy i zadanych nam celów, to jesteśmy w szeroko rozumianej dupie. Dobra, pochodźmy sobie troszeczkę, bo strasznie to było przegadane. Sprawdźmy, czy możemy sobie otworzyć. Okej, okay, fajnie. Turkus i buty. I co jeszcze? Krwawy mech. Krwawy mech tamuje każdy krwotok i zapewnia odporność na zwiększone krwawienie, także od przyszłych ran. Okej, to się może przydać. I tutaj co mamy? Right. Pogadajmy z nim jeszcze. Archon wojny wzdycha przeciągle, przeglądając mapy i modele rozrzucone po jego biurku. Napotyka twoje spojrzenie, spoglądając przez ramię, po czym marszczy brwi i wraca do swoich rozmyślań. Kiedy pierwszy raz obwieszczałeś edykt, dałeś przeciwnikowi podejrzanie dużo czasu na przygotowanie. Kładę to na karb nadmiernej litości dla zacofanego ludu. Ale kiedy kierujesz edykt przeciwko swoim, wówczas przestrzegasz rozkazów co do joty. Pokłoń się Archontowi. Możemy chwilę porozmawiać? Od czasów miasta niechcianego jesteś wiernym sojusznikiem zgardzonych. Uważam cię za naszego sprzymierzeńca w sądzie. Chociaż nie mam teraz głowy do pogaduszek. Jeśli chcesz, żebym poświęcił ci chwilę, proszę bardzo. Chcę. O czym myślisz? Twój regiment w studni Vernanta jest niewielki, nawet jak na wzgardzonych. W związku z podbojem Legion jest bardzo rozciągnięty. Każdą zdobytą połać terenu trzeba utrzymać. Rozesłałem wezwania, ale większość kohort tkwi po drugiej stronie gór. Nie szkodzi. Nie pierwszy raz muszę wiele zdziałać niewielkimi środkami. Okej, okay, drugie pytanie. Muszę wiedzieć, dlaczego pokonanie garstki prostych terasowców jest tak niemożliwym zadaniem. Grobowy Asze, przychylność 1. Archon wydaje z siebie przeciągłe westchnienie i spogląda na ciebie spod zmarszczonych brwi. Nie to, żebym nie próbował. Wcześniej owego roku, kiedy chór wciąż gromadził się w dolinie, wysłałem oddział szturmowy wprost na Cytadelę. Nie tyle przedarł się przez rzekę Matani. Nikt ze wzgardzonych nie przeżył, a na miejscu nie było zwiadowców chóru. Więc niewiele wiem o tym, co się tam wydarzyło, poza tym, że zginęli szybko. Miałem przez to braki w szeregach i potrzebowałem więcej żołnierzy. Napływali powoli z różnych stron. Chyba popełniłem błąd, czekając, aż moje wojsko osiągnie przytłaczający stan liczebny, a nie tylko wystarczający. Co się stało z wojownikami, którym przed laty rozkazałeś tu stacjonować? Ja też mam związane z tym pytania. Archont mocno wciąga powietrze i przybiera postawę obronną. Bez mrugnięcia wpatruje się w ciebie z całych sił zimnymi, niebieskimi oczami. Mam powód wierzyć, że kiedy zajęto garnizon, to niewiarłomcy zabili wzgardzonych. Mimo to nie mogą udowodnić, że to Widonerata. Jaki masz powód, by wierzyć w coś takiego? Powszechnie wiadomo, że mogę chronić żołnierzy, nawet jeśli są poza zasięgiem mojego wzroku. Mało kto jednak wie, że czuje każde cięcie, każdą śmierć, każdą chorobę. Żadna rana uczyniona moim żołnierzom nie uchodzi mojej uwagi. O, nieźle, przerąbane. Spośród żołnierzy stacjonujących w Cytadeli w studni Wendriena tylko dwóch poległo w czasie powstania. Kilku innych jednak zginęło później przy udziale straszliwej, bolesnej magii. Jednym z tych, którzy zginęli w tak niezwykłych okolicznościach, był mój sen. Przez chwilę Archont wojny drży i spogląda w dal otwartymi szeroko oczami. Wśród zabitych był twój syn? Owszem, mój syn, Brenik, służył w garnizonie, ale czułem, że do jego śmierci doszło gdzieś indziej, po bitwie. Rodziną jest jednak dla mnie cały Legion. Nie ma znaczenia, kto pochodzi ode mnie. Okej. To poważne oskarżenie, nie poparte solidnym dowodem. Zgadzam się i dlatego co na razie nie chcę oficjalnie nic mówić. Porozmawiajmy o czymś innym. Co możesz mi powiedzieć o kopcu byłym Archoncie Kamienia? Powinienem był wcześniej się domyślić, że serce mnie jest już przy hegemonie. Musiałem rozdzielić nasze siły, wysłać go do Lazuru, podczas gdy sam zajmowałem się krzepą. Ale to był błąd. Gdy nie było mnie w pobliżu, musiał uznać, że może zrealizować swoje zdradzieckie marzenia. Jak sądzisz, dlaczego zwrócił się przeciwko hegemonowi? Kopiec służył tylko dlatego, że inaczej czekałaby go śmierć. Nie podziwiał jedności i postępu przynoszonych przez hegemona. Podejrzewam, że agenci Huro mogli szeptać zdradzieckie pomysły w ucho kopca,
Ale to całkiem możliwe, że kobiet z własnej woli stał się nielojalny. Okej, okay, to jeden z dowódców. Co się stało z uczniami kopca, kruszycielami? W imieniu gildy wypowiada się teraz najważniejszy uczeń kopca Radix. To prawda, że moi żołnierze z obawami przychodzą do naszych magicznych sprzymierzeńców. Wielu uważa, że kopiec zaszczepił im zdradę. Ale zlustrowałem gildię i usunąłem niegodnych zaufania, aż zatrzymałem tych, którym ufam. Porozmawiajmy o czymś innym w takim razie. Twój brak zaufania do głosów Nerata widać jak na dłoni. Skąd wzięła się ta niechęć? Nasza rywalizacja trwa od dawna. Głos Nerata służy Hegemonowi dłużej niż ja. Jak sądzę, nienawidzi mnie za to, że w oczach Hegemona obaj mamy tą samą pozycję. Mimo, że jestem młodszym archontem wybranym do poprowadzenia armii przez Terasy. Archont marszczy, brzmi i cicho narzeka. Ta wojna wydobywa z nas wszystko, co najgorsze. Na każdym kroku nie zgadzamy się co do strategii. Myślę, że słusznie nie masz zaufania do głosów Narata. Tak. Cieszę się, że się zgadzasz. Dzięki temu że czuję, że moja paranoja związana z nim jest trochę uzasadniona. Dobra, zasalutuj, aby odejść, to wszystko. Ku chwale Hegemona. Dla podkreślenia wagi swoich słów, Archon Wojny uderza trzankiem młota w ziemię, po czym wraca do mapy. Okej, kochani, to jak widać mamy tutaj dwa wrogie stronnictwa, przepraszam, które dosyć mocno dają sobie po tyłkach. Wejdźmy w takim razie na zewnątrz i przyjrzyjmy się zadaniu. Ciekawe, czy w ogóle mamy coś takiego jak mapkę świata. No, tu jest mapa świata generalnie, tak? A tutaj mamy... O! Tej mapy nie widziałem. Czyli tak, my jesteśmy tutaj, w studni Vendriena. Tu są jakieś ziemie sporne. Prawdopodobnie jeszcze jakieś lokacje nam tu się i otworzą. Z tego, co czytałem w ogóle o tej grze, tak patrząc na tą mapę, moi drodzy, podobno ma ona około ponad 80 lokacji. Jest mniejsza niż Pillars of Eternity, ale 80 lokacji to całkiem i fajnie. Okej. Dobra. Wyjdźmy na zewnątrz. Dobra, sprawdźmy, gdzie powinniśmy iść w takim razie. Tam jeszcze jakieś worki widzę. Okej, ale ponieważ jakby ta cała rozmowa, tak jak mówiłem wcześniej, gra jest niezwykle przegadana, bardzo dużo czasu mi i zajęła, to będę powolutku kończył, mamy już 33 minutę. Mam nadzieję, że troszeczkę wam się rozjaśniło w umysłach, bo mi a jakże. A ja będę kończył rozgrywkę, pozdrawiam was bardzo serdecznie z obozu Archontów, którzy i zostali uwięzieni w Terasach, a był z wami wspólnie w tym obozie Wilku. Cześć i do zobaczenia. Dawajcie suby, dawajcie łapki w górę, dawajcie i zostawiajcie ślad w postaci komentarzy. Cześć!